No i dzień dobry, witam. Oj, albo dobry wieczór. Albo co tam ktokolwiek chce. Słuchajcie, już zapomniałem, co tu mieliśmy robić. Na czym to stanęło. Jak my skończyliśmy ostatni odcinek, to było tak dawno, ja miałem przerwę pielgrzymkową. My tu z nim gdzieś mieliśmy iść? Czekajcie, ja sobie podjem. Troszeczkę sobie podjem. Co on nam ma do powiedzenia? A lecimy do tego krateru? Dobra, jestem gotowy wyruszyć do krateru. A czy ja jestem zabezpieczony, że tak powiem, na tą podróż? Znaczy się, czy ja mam wszystko? Jakieś strzały, coś, te sprawy? Harpun. Strzał jest od groma. Dobra, jakieś naboje też mamy. Okej, dobra, ciśniemy do tego krateru. Co będzie, to będzie. Dawaj do stołu. Jestem gotowy. Dobrze. Synchronizuję współrzędne z moim adiutorem. Synchronizujmy zegarki. A co myślisz? Że będziemy szli pieszo? No właśnie. W ten sam sposób nie przedostaliśmy się do kleryków. Pytasz, ponieważ znałem położenie zamku, prawda? Liczyłem zwyczajnie, że po drodze mnie zostawisz. Nie sprawiałeś wrażenia, jakbyś chciał słuchać rozkazów. Zwłaszcza moich. Zobacz, jak można się pomylić. Zobacz, zobacz. Poza tym przyznaję, twoja pomoc była nieoceniona. Bardzo ci dziękuję. A jaki mam kostium fajny już, nie? Sobie wyjaśniliśmy. I nie ma potrzeby żywić do siebie urazy. To co? W drogę? Sztama? Sztama. Idziemy. No to dzida. Się ciemno zrobiło. No, także nagrywamy odcinek na wtorek. Na wtorek. Co chodź no tu? Przetrząśnijmy porządnie krater. Zdobądźmy odpowiedzi. To co robimy? Naszym celem jest banita o imieniu Viper. Wspominało o nim dwóch banitów. Viper, coś mi to mówi z jedynki, ale... Jeśli się nie mylę, to on załatwił Skiborowi bombę. Ja zajmę się północną częścią miasta. Albo gdzieś już o nim mówili. Jakieś uwagi? Jeszcze świeże, kierują się na północ. Na południe mam iść, dobra. Dlaczego nie poszukamy go razem? Z klerykami sprawnie daliśmy sobie radę. Na południe miałem iść, nie? Zadziałamy podobnie. Tylko nie wypytuj o niego przypadkowych ludzi. Skup się na ludziach często stykających się z innymi. Zacznij od człowieka przy bramie. Jeśli dotrzesz do niego przede mną, nie cackaj się z nim. Przesłuchaj go beze mnie. Wkrótce wszystko się wyjaśni. Czuję to. Że tego? Szukam Vipera. Taki serial był kiedyś, nie? Omówiłeś się z nim? I samochód. Nie. To gdzie go znajdę? Zasadniczo. Ostatnio nie pokazuje się tu za często. Lepiej dla ciebie, abyś dał sobie z nim spokój. To kawał gnoja. I to jedynego w swoim rodzaju. Kawał gnoja? Coś powiedział, że lepiej nie wypito... Ej, a ja mam teleport? Mam tam teleport, dobra, bo już myślałem, że nie mam, ale tam mam zaznaczony. Dobra, czy ja mogę jakoś to zadanie zaznaczyć, żeby coś mi tam pokazało? No właśnie, F. Ja tam lubię, jak jest zaznaczone, a nie takie tam... Tu jakieś szaszłyki tej. Nie mam coś do zrobienia? Coś mam tej. Wol żarcie tej. Z kim tu możemy zagadać? Szukamy dalej. Banita, on mi wygląda na takiego, ale... Czy coś w tym obszarze jeszcze jest takiego? Posłuchaj, złotko. Powtórzę to raz jeszcze. Wolniej. Płacisz brzeszczotowi, a on pilnuje, żebyś mogła zapracować na chleb w kolejnym tygodniu. Jeśli chcesz, Jakiś problem? Ja do ciebie idę. Dobrze, dobrze. Zapłacę. Mądra z ciebie jest. Jakoś tak rozjaśnione to jest to wszystko, nie? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pewnie mi powie, jak jej pomogę. Nie wiem. Mam nowe eliksiry na stanie. Obejrzyj moje towary na spokojnie. Słyszałem twoją rozmowę z tym całym brzeszczotem. Naprzykrza ci się? Tak. Jakiś czas temu mnie okradziono. Zrabowano połowę moich towarów. Czy mi się tylko wydaje, że rozjaśniono ekran? I zaproponował ochronę w zamian za pieniądze. Wszyscy wiedzą, że to on odpowiada za kradzieże i wykańcza biznesy. Po wszystkim przychodzi jak gdyby nigdy nic i domaga się haraczu za protekcję. Czekajcie, trochę zgłośnię tę, o właśnie, gierkę, dobra. Dlaczego pozwoliłaś, by uszło mu to na sucho? A niby jak należało temu zaradzić? Zgłosić to do straży miejskiej? Do policji. Taka instytucja tutaj nie istnieje. Dobrze o tym wiesz. Jedyne, co byłabym w stanie zrobić, to kogoś wynająć. Niestety mnie na to nie stać. Brzeszczot kosztuje za dużo. Jeśli sobie życzysz, zajmę się tym brzeszczotem. Już mówiłam, nie wyszperam ani kryształka. Chyba że pomożesz mi za darmo. Jak zatem brzmi twoja propozycja? Taka, która nie zmusi mnie do żarcia gruzu? Wysupłam około 80 kryształków. Na więcej nie licz. Jeżeli cię to zadowoli, to się dogadamy. Nie myślałem, że to będzie ten rodzaj odpowiedzi. Nie chciałem aż tak ordynarnie. Ucieszę się, gdy brzeszczot w końcu przestanie mnie prześladować. Gdzie znajdę brzeszczota? Za darmo bym to zrobił. Kręci się po mieście i zaczepia ludzi. Prędzej czy później na niego trafisz. Jak powinienem rozprawić się z brzeszczotem? Pragniesz odzyskać pieniądze? Nie, niech zostawi mnie w spokoju. Tylko bądź ostrożny. Ludzie przymykają oko na jego ekscesy nie bez powodu. Potrafi walczyć, mimo że sprawia inne wrażenie. Co sprzedajesz? Same najlepsze rzeczy. No pokaż. Ale gorsza. O, wyrzutnia granatów. Ale jaka dobra. O, są naboje. A jakiś lepszy? No są, ale jakie drogie tej. Kapelutek fajny, nie? A ja nie mam żadnego kapelutka. Ale ma słabą odporność na truciznę za to. No ale trochę naboi, co? Amunicja do strzelby? Dobra, chociaż tak. Symbolicznie, o. Chociaż, dobra. Coś nigdy nie wiadomo, co się tam przyda, nie? Dobra, to tam z tym brzeszczotem załatwimy sprawę, chociaż... Dobra, tu też jest jakiś handlarzyna. Kłaniam się, nieznajomy. Pohandlujemy? To byśmy następnym razem dobili targu. Mam na ciebie oko. No to miej, no i co? Ten też? Chcesz handlować? Pogadaj z moim szefem. Myślałem, że tutaj kogoś znajdziemy takiego do pogadania. Hejże, nie tak szybko. Umawialiśmy się, że wpuszczę cię raz. i tylko raz. Więc spadaj. Oho, ho. Nie wolno ci tu przebywać, kolego. Spierdalaj. Gdzie znajdę Vipera? Na pewno nie tutaj. Hector nie życzy sobie go w pobliżu. Poszukaj w niższych dzielnicach. Dobra, czyli tego mamy z głowy, NPC-ta. Mimo naszych starań wróg jest coraz bliżej. Tu też z kimś zagadamy na pewno. Widocznie potrafią nawet mówić. No taki kapelutek by się przydał, nie? Orientujesz się, gdzie znajdę Vipera? Vipera? Chyba go nie znam. Aha. Dobra. Ile? Wszystko jasne. Kuchłeś? Nie znam człowieka. Mogę cię za to poczęstować przepalanką. Łyka? Dobra. Nic. Znowu. Drań rozpłynął się w powietrzu, ale ktoś musi coś wiedzieć. Tam na pewno jeszcze ktoś... Tylko nie to. Aha, dobra. No to tu jest jeszcze gdzieś jedna opcja. Tylko z kim? Tu do góry ktoś jest? Czy ten handlarz gdzieś tam na dole? Może Iryna? Tyle wystarczy? O, nie zauważyłam cię. Czy mogę ci jakoś pomóc? Można ci jakoś pomóc? Informacji, lepiej udaj się gdzie indziej. Nie orientuję się za dobrze w dzielnicy dealerów. Poszukuję pewnego banity. Nazywają go Viper. No, słabo go znam. Widziałam go tylko przelotnie. Baxter wezwał mnie do siebie. Viper przybył niedługo po mnie i niemal od razu wyszedł. Od tamtej pory się z nim nie zetknęłam. Z drugiej strony osada przypomina labirynt i łatwo się z kimś minąć. Jeszcze jak? Niestety nie zdołam bardziej ci pomóc. I tak, dziękuję za informację. Co tutaj robisz? Dobra, najpierw się wypytał, a potem... Sam rozumiesz. Skupmy się teraz na tym, czego tu szukasz. Sprzedaję to i owo. A czyli to jednak jest handlarz. A nuż znajdziesz coś, co ci się przyda. Banici nie sprawiają ci żadnych problemów? Nie. Jestem w pewnym sensie chroniona. W związku z tym nie muszę się na przykład lękać żadnych napadów. Oczywiście nie pozwalam też sobie na zbytnią swobodę. Po prostu bardzo się staram nie skupiać na sobie niepotrzebnej uwagi. Ale dość już o tym. Nadal pragniesz coś ode mnie kupić, prawda? Jeśli tak, lepiej uczyń to, zanim ktoś cię ubiegnie. Dobra, co tam masz ciekawego? Pokaż mi swoje towary. Chętnie. No, ale raczej nie masz nic ciekawego. Ale te granaty ręczne, nie powiem, no granaty ręczne są wpyte, bo testowane, więc... A co można jej sprzedać? Bo może mam towar jakiś na sprzedaż. Jakieś zupy jakieś. Zamiennik kawy. Tych kamieni na razie bym nie ruszał. Może to posprzedaję. Pewnie mi się do czegoś by to przydało przy tworzeniu czegokolwiek, no ale... Ale znając życie, ja i tak nie będę niczego tutaj za bardzo tworzył, więc... Dobra, Iryna była spokojna. O, piona! Szuka pan kogoś? Tak, ale skąd ty to wiesz? Nie interere, ale pomogę szukać za 1000 kryształków. Drogo. Nie dam ci tyle. No to 5000. Dobry jest. Chyba nie umiesz targować, co? Powinnaś teraz zejść z ceny, zamiast ją podnosić. A, no to ten... Chcę 5. Ostatnie słowo. 5 kryształków. Jeśli faktycznie na coś się przydasz, dostaniesz dychę. Wow, serio? Zgoda. Oto twój eleksit. To co chciałeś mi powiedzieć? Mój tatuś zna tego pana, którego pan szuka. Czy twój tatuś ma jakieś imię? Pewnie, ale musi je pan zgadnąć. Bez tego to żadna zabawa. W porządku. Proszę o podpowiedź. To najważniejszy człowiek w całym kraterze. Twoim tatą jest Baxter? Nie. Mój tata pilnuje, żeby nikt nie chodził spragniony. Mówisz o Miku, karczmarzu. Bingo! Wyglądał pan na głupszego. Twój tata podobno nie zna człowieka, którego szukam. Cały on. No dobrze. Znowu go zapytam. Tylko proszę mu nie mówić, że go wsypałam. Wkurzy się. Masz moje słowo. Muszę już iść. Może się jeszcze zobaczymy. Może się zobaczymy. No i dobra. Ciekawe jak nam się potoczy ta rozmowa, żeby się nie wydało, że... Słuchaj tego pierdolenia. Że córka coś powiedziała, nie? Ciągle chleje. Ej, no ale wydaje mi się jakoś tak jasno. Nie wiem, gdzie tu są ustawienia. Z gamma? Wszystko słyszałam. Trochę ściemniłem, ale... No chłopok, gadaj co wiesz. Kłamiesz. Wiesz kim jest Viper. Skąd ty to... Niech to zdzira. Znowu się wyglądało. No córce tak ja pierdolę. Nie twój interes. Dziwka sprawia tylko kłopoty. Niech ją... Tylko ją tknij, a zobaczysz czym są prawdziwe kłopoty. Dobra, spokojnie, nie skrzywdzę jej. Chodzi o to, że dostanę w pierdol, jak to do kogoś dotrze. A wtedy już nikt się o nią nie zatroszczy. To jednak mój problem. Rozmawialiśmy o Viperze. Trochę dla niego pracowałem. Czasami dostarczałem przesyłki, wykonywałem drobne zlecenia. Nic poważnego. I co? Język ci w gardle stanął? Dlaczego nie zacząłeś tak od razu? Bo kto raz go wkurzy, temu nie daruje. Nigdy. Oto dlaczego. Jakoś nie bardzo mi to odpowiada. Na co ci on? Chcę się z nim spotkać. Zdołasz to załatwić? Wymagający z ciebie typ. Będzie zadawał pytania. Na przykład o cel tej schadzki. Co mu wtedy powiedzieć? Kurde, i co? Miałem mu mówić o tym Skiborze, czy nie? A nie, nie powiem, bo on tam się wysadził, może się dowiedział? Nic. Służysz tylko za posłańca. A raczej się nie ucieszy, ale im prędzej się z tym uwiniemy, tym lepiej. Zgłoś się jutro wieczorem. Poinformuję cię, czy cokolwiek osiągnąłem. No i dobra, trzeba ogarnąć jakieś spanko. Jeśli nie stawimy oporu, będzie po wszystkim. No i dobra, ej. Co jest, kurde? Tam cię poślę. Gdyby mnie ktoś zapytał, nigdy by do tego nie doszło. Naprawdę nie może tak kończyć. Ludzie kochane. Tu Herbert nadaje z eteru. Ja tylko chciałem się położyć na chwilę. No dobra, śpi i do następnego wieczoru. Jak się kładzić na brzuchu, nie? A, to tu będzie ten Dancing Queen. Ja nie wiedział, ja nie wiedział. Dancing Queen. No to jakaś taka dobra fota by była, nie? Na miniaturkę. Prowokacyjna. No dalej. Może taka? O, taka. Dobra, nieważne. Idziemy gadać z tym gościem. Ale jest jakoś tak jasno, nie? Tamta mu zaleci? Nie mam pojęcia. Ja myślałem, że tamta mu zaleci. Leciała mu za tu jakaś taka fajna. Cokolwiek chcesz powiedzieć, brzmi to pewnie. Dobra, i co z Viperem? Zorganizowałeś spotkanie z Viperem? Coś ci się zegar biologiczny spieszy. Jesteś za wcześnie. Zasadniczo to bez znaczenia. No dobra, no to jeszcze idę się skimnąć, no. Ale chyba było do następnego wieczora, nie? Ale obawiam się, że za późno. A to tu cały czas tynia, nie? Dalej, może teraz jakieś dobre ustawienie będzie? No właśnie. Chodzi o miniaturkę na ten. Nie? Taka by była prowokacyjna. Nie mieszam się do tego. Musimy powstrzymać tego, kto za tym stoi. Dobra, kolesiu, gadaj. Nie stawimy oporu. Będzie po wszystkim. Zorganizowałeś spotkanie z Viperem? Ta, abyś wiedział, w co się pakujesz. Mimo to wciąż jest za wcześnie. Viper nie lubi światła słonecznego. Powinniśmy poczekać, aż się ściemni. Nalać sobie drinka i życzyć szczęścia. Nie ma sprawy. Świetnie. Jak się zrelaksujesz, od razu stajesz się lepszym kompanem. Ha, stary, nieźle grzeje. Chyba masz żołądek ze stali, co? Dobra, tak czy siak już pora. Zbieramy się. Dziwny z ciebie facet. Dobra, idź, prowadź. Bele siana bywają bardziej rozmowy. Wszyscy mamy swoje problemy. Coś mi mówi, że wolę nie mieszać się w twoje. Daleko jeszcze? Nie bardzo. Zaraz będziemy. To daleko czy nie? Kurde, nie to chciałem zrobić. Jaka fajna dzielnica, taka portowa, taka ala. O kurde, ale mi się teraz udało. Jesteśmy zrobić wyskoku. Tamten koleś to jeden z ludzi Vipera. Jego szef musi być niedaleko. Poszedłbym z tobą, ale... Ale się cykam. Poradzę sobie. Wracaj do domu. Tak zrobię. Powodzenia. O, tu cię mam. Jesteś honorowym gościem, którego oczekuje Viper. No to otwieraj. Nie widzisz, że jestem zajęty? A tutaj się kręcisz, chodź. No ciekawy jestem. Nie bój się, podejdź. Więc ty jaki gość, nie? Jakim drugim? Był tu wcześniej jeden Alb. Przedstawił się jako Zarik. Strasznie hałasował. No. Co mu zrobiłeś? Nic mu nie jest. Kiepsko zaczęliśmy znajomość, ale nie chowam do ciebie urazy. Poza tym, to miejsce nie wzbudza zaufania. Do czego zmierzasz? Rozumiem. Daj mi chwilę. Już cię nie potrzebuję. Zaczekaj na zewnątrz. Się robi, szefie. Kawa na ławę. Zazwyczaj nabywam udziały we wszystkim. Dobra, usługi, co tylko wymyślisz. Ostatnio jednak próbuję rozwinąć działalność i ciągle tracę partnerów biznesowych. W pierwszej chwili wszystko zapowiadało się tak obiecująco. Za bardzo jednak wybiegam w przyszłość. Wróćmy do początku. Szukasz Skibora, tak jak twój bladolicy przyjaciel. Skibora już nie ma co szukać. Nieaktualny przyjaciel. Perfidny szczur uciekł do depozytorium, jak tylko sprzedałem mu kilka kłamstw. Co za szkoda. Jeden zostawia cię na lodzie, inny wysadza się w powietrze. Słyszałeś o tym? Oczywiście. I powinienem ci podziękować. Gdyby nie ty, ten idiota Howler wszystko by zepsuł. Gdybyś zapomniał, gość pragnął świsnąć tobie i Skiborowi kryształki. Dobrze, że nie dałeś się wciągnąć w tę jego gierkę. Skibor poniósłby porażkę. Czyli ty i Skibor byliście wspólnikami? Nie do końca. Po prostu go wykorzystywałem. Ale po kolei. Gdy Skibor w kraterze po raz pierwszy, niczym nie różnił się od reszty szumowin. Zupełnie nie rzucał się w oczy. I ten przeciętniak kupował ogromne ilości eleksu. Coś musiało tu śmierdzieć. Zależało mi na dwóch informacjach. Skąd brał kryształki na eleks oraz dlaczego nie widziałem, by go przyjmował. W przypadku innych używek się nie oszczędzał. Nie umiał oprzeć się przyjemności. Nieważne, czy chodziło o alkohol, czy o kobiety. Nie panował nad tym. Milczał jak grób, dlatego nafaszerowałem go dopalaczami. Dopiero wtedy mi wszystko wyśpiewał. Nie uwierzysz, do czego się przyznał. Udawał człowieka jako agent albów. Genialny. Do głowy przyszedł mi pewien pomysł. Potrzebowałem jedynie bomby, najlepiej stworzonej przez ludzi. Jak przekonałeś Skibora, by podłożył ładunek? To pikuś. Naprawdę łatwo pozwolił się odurzyć. Rozkroiłem go i nafaszerowałem materiałami wybuchowymi. Wszystko to zasługa mieszanki dopalaczy domowej roboty. Ale jaja. Zero efektów ubocznych. No, z wyjątkiem dziwnego. Mówił o tym. Albowie to twardziele. Jak się okazuje, ci pojebani również. Jak wybadałeś, kiedy wyruszy? Przyswoiłem sobie jego zwyczaje. Tak przynajmniej przypuszczałem. Przekazałem mu 2 razy więcej eleksu, by dostarczył go temu swojemu klientowi. Bardzo na to liczyłem. Sukinsyn się jednak naćpał. Nie potrafił się pohamować, a mnie powoli brakowało już towaru. Wystarczyłby jeden pierd, by odpalić bombę i wyjebać w powietrze pół krateru. Wyobrażasz to sobie? Mimo że zgodnie z ustawieniami detonator uruchamiał się w reakcji na wysokie stężenie eleksu, sam się do końca nie orientowałem, co się wydarzy. Baxter i Hector też by się raczej nie cieszyli, gdyby wybuch zdmuchnął im chaty w 3 dupy. Na szczęście napatoczyłeś się ty i wyciągnąłeś mnie z opresji. Czyli to ty zaplanowałeś zamach? Oczywiście. Te fajerwerki miały wynieść mnie na sam szczyt. I jak widzisz, trochę nie wypaliło. Jesteś dość spokojny jak na kogoś, kto niemal wywołał wojnę. Przecież albowie wcale się nie skupiają na nas, tylko na tym pieprzonym fioletowym warzywie. To jasne jak słońce. Poza tym, chcieliśmy zwalić winę na kleryków. Jedyne, czym zależało się zająć, to napuścić Skibora. Umówiliśmy się tak. Ich metal za Elexit. Żadnego kombinowania. Dla Skibora była to ostatnia transakcja w jego życiu. Nawet się nie połapał. Rodzi się zatem pytanie. Jak wpadłaś na mój trop? Nie zatarłeś po sobie śladów tak dobrze, jak sądziłeś. Drugi raz nie powtórzę tego błędu. A gdybym zaproponował ci robotę, wykonałbyś dla mnie parę zleceń? No nie bardzo. Co ty na to? Nie pracuję ani z takimi ludźmi jak ty, ani dla nich. Dokładnie takiej riposty bym się po tobie spodziewał. Nie współpracuję z nikim, kto jest lepiej poinformowany ode mnie. A ty dysponujesz wystarczającą wiedzą, by posłać mnie do piachu. Czyżby walka? Błędem było wysyłać goryli na zewnątrz. Błędem? Wręcz przeciwnie, tak właśnie chciałem. Im gorzej się we wszystkim orientują, tym lepiej. Ale skoro za nimi tęsknisz, zaraz ich tu sprowadzę. Walka. Pozdrów ode mnie Skibora. O kurde. Cholera. O, ktoś mi pomoże. O kurde, ale dostałem, ej, ja pierdzielę. Nie zdążyłem, ej, ale on dostał też, dobrze. No nie, no. Co będzie, jak będę kontynuował? Jeszcze raz walka? Dobra. Dobra. O! Skąd się tu wziąłeś? Za pierwszym razem. Nie sądziłeś, że cię porzucę, co? Nie, dobrze cię widzieć. Drobnostka. Spierdalajmy stąd, zanim ludzie zaczną zadawać zbyt wiele pytań. Dobra, ale panty. Miałem szczęście namierzyć tego gościa przed sobą. Jeszcze się czynsie. Od początku był podejrzliwy, co dało mu ładnie towaru. Postanowiłem więc działać. Czyli udawałeś głupka. Wypadłem chyba przekonująco. Jego przydopasy za mną nie poszły. Pieniądze? Załatwiłeś i dobrze. Nie wiedziałem, czy dasz radę wszystkim. Po co więc ryzykować? Podsumujmy ostatni raz wnioski. Chodźmy tam. Zróbmy to w ciszy i spokoju. Tak jest. Gdzie on poszedł? O, tu też są pomagierzy, pewno. Dobra, Gary move out. No fajne zadanie było, nie powiem. Teraz, żeby nas nie złapali tej. Byłby przypał. W ogóle też jakoś jasno, to jest poranek, czy o co chodzi, że taki jest jakiś... Co to za dziwna aura? Mgła jest, czy co? Dobra. Do czego się dowiedziałeś? Skibor ponosi winę tylko częściowo. Do jego zguby przyczynił się Elex. Jak? Przecież zażywał jego minimalne ilości. Miał go dla kogoś zdobyć. Ten banita to wykorzystał i zrobił z niego żywą bombę. Co takiego? Wiesz, co to znaczy. To jeszcze nie koniec. O czym ty mówisz? Słuchaj, Eleksetor Azok od dawna przypuszczał, że dowódczyni Irysa przyjmuje więcej eleksu niż jej wolno. Nakazał mi ustalić, czy to prawda. Pamiętasz nasze spotkanie u zbieraczy? Szukałem tam jej pośrednika. Nigdy nie podejrzewałbym o to Skibora. Dowódczyni stała się problematyczna. Dowódco, Zaleca się procedurę informacyjną celem natychmiastowego rozwiązania bieżącego konfliktu. To nie będzie takie łatwe. Konfrontacja z dowódczynią jest nieunikniona. W czym kłopot? Niech łyka Eleks do woli. Widziałeś, do czego to prowadzi. Martwy agent, zniszczony silos. Kontynuować? W porządku. Co teraz? Nie potrafię stwierdzić, dlaczego Irisa się tak zachowała. Ale, jak się nauczyłem, nie należy wyciągać wniosków bez stuprocentowej pewności. Tak jest. Tylko że niestety przestałem się nadawać do tego zadania. Uświadomiłeś mi, co znaczy najwyższa skuteczność. Jak to jest samodzielnie podejmować decyzje. Nie dam rady wrócić do depozytorium i żyć jak dotychczas. Pragnę pojąć, jak działa świat. W tym celu muszę porzucić dyrektywę. Nie zamierzam cię powstrzymywać. Zrozumiałeś. Tego się spodziewałem. Co zatem planujesz? Wezmę przykład z ciebie. Udam się chwilowo na wygnanie. Jeśli jednak chcesz wyświadczyć mi ostatnią przysługę, to odpuść nieco dowódczyni. Nie dogadujecie się, ale dużo jej zawdzięczam. Pamiętaj o tym. Zastanowię się. Będę pamiętał. Zawsze to coś. No i piękne zadanie to było. Może pomożesz jej przejrzeć na oczy. Nie bardzo znam się na pożegnaniach, więc nawet nie będę próbował. W porządku. Uważaj na siebie, Zariku. Jasne. Ruszaj już. Ruszaj. A właśnie, Jax. Tak? Dzięki. Daj spokój, stary. No i dobra, mamy zadanie za sobą. No i bardzo dobrze. O, skrzynia. Nawet mogę ją otworzyć. O, ile towaru. Weź wszystko, jasne. Skąd ona się tu wzięła w ogóle? W takim miejscu. Tu jest jakaś mgła taka, dlatego jest chyba tak jasno. Dobra, słuchajcie. Fajny odcineczek z Viperem. Także trzymta się i do zobaczenia. On cały czas idzie? Ale se tupta. I widzimy się na live'ach i na następnym odcinku z Alexa. Bye!